Wydaje się, że pewnym kierunkiem Słowa Bożego na tę niedzielę jest oczyszczenie, uzdrowienie. W księdze proroka Izajasza słyszymy: święty, święty, święty jest Pan Bóg zastępów. Wobec świętości Boga człowiek nagle odkrywa swoją słabość, swój grzech i jestem biada mi, bo jestem mężem o nieczystych wargach. I doświadcza uzdrowienia. Ten anioł posłany dotyka warg rozpalonym węglem, oczyszcza. Doświadcza człowiek oczyszczenia. U świętego Pawła jest tak pięknie też to pokazane. Za łaską Boga jestem tym, czym jestem. Prześladowałem kiedyś Kościół, a teraz łaska Boża pracowała we mnie. Doświadczyłem Jego łaski, doświadczyłem tej przemiany dzięki łasce. Ale wydaje się, że ta przemiana nas dokonała się dlatego, że też Paweł został zaproszony do udziału w dziele Boga. To nie było tylko proces uzdrowienia jego wewnętrznego, ale chodź, powołałem cię jako apostoła narodów. I to widać też w Ewangelii, kiedy święty Piotr, doświadczając cudownego połowu, odkrywając, że Pan jest z nim, przypada do nóg Jezusa i mówi: odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. Doświadcza swego grzechu. Mówi jakby: popatrz na moje życie, przyjrzyj się mojemu grzechowi. A Jezus mówi: nie bój się, pójdź za mną, odtąd ludzi będziesz łowił. Ja znam twój grzech, ale powołałem cię, abyś był Piotrem, opoką, skałą, i na tej skale, mimo słabości, zbuduję mój Kościół. Wydaje mi się, że czasami mam takie wrażenie, że spsychoterapeutyzowaliśmy wiarę, takie ukułem określenie. Czyli że wiara staje się takim przestrzenią psychoterapeutyczną, żeby dokonywał się jakaś przemiana we mnie. A Jezus mówi: tak, ale weź udział w dziele, w moim dziele, w budowaniu królestwa, głoszeniu królestwa, głoszeniu Ewangelii. A naturalnym owocem tego udziału w dziele Boga, w planie zbawczym, będzie ten owoc uzdrowienia, takim naturalnym, bez tego nadmiernego wysiłku terapeutycznego. I myślę, że to jest ważne, żeby też wziąć taki czynny, głęboki, dynamiczny udział w życiu Kościoła, w życiu Bożym, w głoszeniu Królestwa.